Słyszę świerszcze. Mamy 5 minut. Ach, jutro ci zapłacę. No ale to ksumrze w nocnej zmianie. Pani ma małego. Sorry, dziś? O Boże, już jest dzień. Słońce dopiero wstało. A nie, jeszcze śpią. Więc... Elu, witam następnym, widzę was w kolejnym odcinku z Minecraft Sims Live! Poprzedni odcinek wam się podobał. Tak, dobrze. Daj mi jeszcze 2 minuty. Kawabanga! Złopaty! No, więc witamy was. Dobra, koni, wstawaj. Koni. Oj, wstawaj. Już jest nowy dzień. Masz. Moje głowy! A, basz. Czekaj, gdzieś miałem plaster. Czekaj. Gdzieś tu powinno być. Dobra. Nachyl się. Dobra. O! Dobra, już detoks. Trochę też tu ci zapadło, że... Jest dobrze, taki długi plaster miałem. Jeszcze trochę na oko ci naszło. Jest dobrze. Jak długi plaster? Lusterko. Coś się stało? Ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Oko za oko! My zębów nie mamy, to nie za zęba. Skąd ty masz noże, Magdy Gessler? Ukradłem je, jak byłem na spotkaniu. Moje oko! Coś z nimi zrobił. Dobra, nie marudź! Oj, nie mi Daj ci kawałek plasterka? Dobra, chodź tu zabandażuj. Nie. Machać! No plasterek nie założę. No! W drzwi! Nie! Czemu zostawiłem kluczyki? Otwórz to! Tak! Tak! Nie! 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 Co ty robisz, idioto? Nie wygrałem. Ty masz 17! Odłóż to! Sorry, 16! To rośnie, ty masz 18, to nie znaczy, że nie możesz rozwiązać! No, żyj? No.
świta. A! Padalcu! Oje, oga. Dobra. Chcesz kawałek mojego plaster? Nie. Widzowie. A, dobra. Mamy tryb budowniczego i możemy se zrobić fundamenty sami. Sami. Więc bierzemy se beton i wylewamy piew tu o na to, by było się czym trzymać tego stałego budynku. Sorry, tu nie. W ogóle teraz widzowie na ekranie wam się pojawią dwa komentarze dwóch osób, które napisały samochód pod ostatnim filmem, więc o teraz cyk, po lewej stronie ekranu macie właśnie te osoby, no a dzisiejszy komentarz będzie budowa, więc napiszcie budowa, plaster. A będziecie... Nie, plaster, plaster. Plaster na budowie, a tak, będziecie mieli miły dzień. Dobra. Tak to wygląda. Właśnie, jak my chcemy zarabiać? Także, także, no, jedna łapka w górę, to jest jedna stuwa. A jedna subskrypcja to 500 zł. Sorry, to 1000. Dobra. Więc jedna subskrypcja, dobra, widzowie, to jest 1000 zł, a jedna łapka to jest stuwa. A komentarz to 50 zł, więc no warto, warto. Teraz tak. Bierzemy sobie te płotki i tu będą drzwi. Więc to musi być tak. Tu będą drzwi też tak i tam też na 3. Tu będzie na 2, tu też będzie na 2. No. Tu będzie na 2, tu właśnie nie wiem. Czy chcemy zrobić takie będzie... zaokrąglone i ten? To właśnie zaokrąglone według mnie. Tylko wiesz co, bym tu zrobił. Czekaj. No. Wiesz co? Ja bym tutaj zrobił podniesienie, czyli blok niżej. Tak. Tak. To zrobimy. Ale tu chcemy robić drzwi, czy właśnie takie przejście? Nie, przejście po prostu. No to tak, no to zostaw to i wtedy tu by mogło być okno gdzieś. Dobra. No. Fundamenty można stawiać. A chwila, zrobię tu na bramę garażową jeszcze płotki. Taka? Nie, taka, o. Nie? Taka.
voila. Pięknie to wygląda. No, więc pamiętajcie pisać plaster na budowie. I no. Tak, to co, idziemy spać? No tak, tylko... Chyba będzie czas nam zadzwonić po tych, po robotników, by nam... Zawsze wzięli, chociażby. Tak, dobra. Masz butelkę wody, prawda? No mam, a co? To daj, ja sobie to oko przemyję i... I no. Dzięki. No, bo to nie ta. To nie ta. Wody. To jest ta. No tak, no daj to. No kurde. Nie da się oszukać. No nie. Okej, idę do auta. Od razu sprawdzę sobie, czy światła działają. W sumie on jest świeżo kupiony. Ale nie to. Teraz się nie świecą. Teraz świecą? O, teraz świecą. Ej, ładnie wygląda to. Dobrze, wow. Co to jest? O! Prawie ci auto zarysowałem, koni. Prawie ci auto zarysowałem. Ej, prawie jak coś? Czekaj. Pomocy. Czemu ty na ten strzelasz jakimiś światłami w niebo? To moje światło od samochodu. Weź płot przenieś. Jeszcze z tamtej strony. Ja. Sąsiada. O. Sąsiada. Uwaga. A nie. No co? No rozjechałeś mnie prawie. Prawie to tam. Żyjesz, nie panikuj. A mam cię rzucić miksturkami? Odstaw to ktoś. No i winda. Dobra, a ładnie światła działają? Podejdź, no, podejdź. Zgaś to, kur... Zgaś to! Chodź. Już. O, ja widzę. Za karę pito. Nie. Ej, czemu... A, dobra, to ja sobie wyjdę. Bo światło nocne włączyłem. Teraz chyba wyłączyłem. Tak? Ej, auto, halo. Nie chcę się wyłączyć. Czy to nie moje? Nie, to nie moje chyba. No, to nie moje było. Dobra, tam stanął. Dobra. Nie masz prawa jazdy. Teraz ogarnę to oko. Dobra, cała woda poszła. Przemyłem sobie to oko. Mam siniaka. Wiem. Ładna pogoda dzisiaj. Bo znów szpadlem dostaniesz. Dobra, idziemy spać. Już kolejna noc. Powinno się to wszystko wzmocnić i byśmy mogli już w środku spać. No. Tak. Dobra, to... Mogę, nie wiem. Dobranoc. Bo ze świerca słyszę. Rel. O, bo już... Ha, bo tu są świerce. A faktycznie. Dobranoc. 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 A few moments later. O, moje plecy. A muszę sobie piżamę kupić.
Moje oko. Ała. O, już jest dzień. Poranek piękny. Gdzie jest Retox? Koni, wstawaj. Koni. Tak. Retoxa nie ma. Gdzie on polazł? O, a to się ładnie wzmocniło już. No i świetnie. A! Retox? Dobra, to panowie. Wchodzimy w tryb budowlańca. No, a nie stawiajcie cementu, jak tu kuźwa nie ma pod tym. Ani. Ja na tych tylko płotkach stawiam. No już się noc zrobiła. Chwila pochodnie. Dobra, pracujmy nocą jeszcze. Tak. Dobra, to jest git. No. Chociaż... Nie za duże to będzie? Za duże chyba, dotąd bym to zrobił. To będzie jeszcze balkon. No w sumie można jej balkon zrobić, będzie miał biednie, ale będzie miał balkon. Ale to jeszcze, to bym skrócił tak. Tyle. No. Tu bym to poszerzył. Chwila. Tak. Dobra, i tu dodajmy te filary jeszcze. Tu i tu. Tak, tak. Kiedyś można tu zrobić normalnie ścianę. No. Albo normalne filary. No. Ej, dobra, teraz mi wpadł pomysł.
zrobimy tu normalnie filary w rogach, a w środku będzie basen jakiś. Może. Czekaj, bo pierdolca dostałem. Czekaj. Ej, tu by można tak oni, zrobić. Ale masz. A już mi łeb rozbolał. Nie, ja bym tu zrobił po prostu. Nie wiem, co się tu zrobi. Dobra. Dobra, to jest git. Chcecie tu też tak robić? Nie tak? Tak chyba bym zostawił. Nie wiem, to koni tutaj budował. Dobra, to czekaj. To limonka by była zadowolona z większego pokoju. A jak nie, to uwalimy kawałek. Dobra, no to czekaj. Dwa. A, no to też będzie trzeba zrobić przecież. To będzie takie na 3, sorry. Tu na 2. Nie, tutaj na 2. Co ty za dźwięk zrobił? Nie, tu fajnie na 2. A jak gdyby tu jeszcze na te 3 kratki zrobić tu balkon? Nie, na razie nie, potem się pomyśli. Ej, zabijesz mnie jak skoczę na samochód? Bardzo, więc się odsuń. A, budujmy, bo ciemno. Właśnie nad tymi. Czekaj, okna. No właśnie też o tym pomyślałem. Tak, jakby tu będzie no, tak na pewno. To trzeba tam zrobić. Tylko uzupełniam środek, a my okna. Tak, albo tak. Kuźwa. I have a problem. Nie wiem, jak tu okno walnąć. Tu sobie zrobię tak na pewno, ale tu? Może tak? Nie wiem. Póki co zrobię to tak. A tak, jak to będzie mój pokój, to ja sobie raczej wykminię okna. Ej, musimy w tym domu zrobić gdzieś okrągłe okno. Jak na filmach. Boże, no nie. Nie wiem, czemu mam jakieś dziwne déjà vu co do okien. Czy to będzie dobre? Git będzie chyba dobre. Tu będę miał okno. I tu... Tak. Złota zasada. O Boże, ja sobie dopiero teraz. Robiąc okna od ściany, zawsze jeden blok odstępu, dokładnie koni. Albo dwa. No, a najlepiej jeden. Czyli tu do góry będą dwa okna, tak? Tu, na tej no ścianie? Nie wiem, ale. Można by było zrobić, ale to wtedy patrz. To bym zrobił tak, ale w ten sposób. Właśnie koni tu zmienił. Nie zmieniałem. To ty, nie wiem. Nie zmieniałem okien. Ale to tak można zrobić. Można. Tak zróbmy, no. Tu są trzy kratki. Symetria. Oj. Ktoś zalał. Szybko podmianka. Dobra. Rex. No Rex ma Rexowo. Mam T-Rexowo.
Ale to było suche, Jezus Maria. Jak twoje żarty. Bo to był żart. Dobra, tu, tu nie będzie jak... Ale... Gites to wygląda? Kto tu to zrobił? To nie. No nie. Dobra. Mam jakieś dziwne déjà vu z tym domem, jakby to kiedyś już się stało. Ja tak. Nie wiem. Ciekawe. Oczywiście widzę, ten dom nie będzie miał kwadratowego dachu. Tylko póki co tak to wygląda. Wejście na dach by się przydało. Póki co raczej nie... Myślę, że nie wiem, gdzie by to mogło. To może jak powstanie, wiesz? To jak powstanie już ten dach. No dobra. To dachu jeszcze nie zalewamy, no. Jest coś, co ostatnio ja z tobą robiłem w tym mieście? Właśnie to chodziło, bo jak widzę, że robisz takie ze stołu, no to właśnie tak pomyślałem, że chyba tak, to tak. Choć powinniśmy to sobie pierw desek zrobić. Ale dobra. Hmm? No tak. Dobra, to wywalmy sobie te wszystkie rzeczy poza kaskiem i latarkami, jedna pochodnia. Ja bym jeszcze wziął lampkę. Jak gdzie to jest? Jedna lampka. O, mam lampkę. Dobra, no i wyłączamy. Au. A. Złapię. No. To można wziąć śpiwory i do środka. Całą noc to budowaliśmy. No. Dobra. Okej. Creepy to wygląda. Tu kuchnia. To. Nie wyjdziemy. Tu też nie wyjdziemy. Tak? Tak. Tu się wszystko trzyma. Dobra. No nie wiem. Gdzie można spać? No raczej nie w wejściu. Ja chyba tu bym spał. Wy możecie, nie wiem, gdzieś tam w wejściu. W sensie tu. Chyba, że każdy gdzie indziej. W innym pokoju? No. Dobra. To jeszcze wezmę plecak limonki. Nie, to jest Retoxa. Fioletowy? Jest twój? Fioletowy mój, no. A, dobra. Czyli limonki tu nie ma plecaka. Lampkę postawię... tu. Nie, tu postawię lampkę. Dobra. Jak chcesz. Drapa mi pochodnia zniknęła chwilę. Kamil! Co? Na dachu, chodź. Idę. Złapię. Złapiesz? Tak. Na pewno? Tak. Dobra, lecę. Moje auto! Moje auto! Chodź tu. Cię auto pije. Dobra, chodź. Weź, koni, weź swój plecak. Retox, nie wiem, gdzie chcesz spać. Ty pewnie tu będziesz spał. Tak mi się wydaje. Niech sobie wybierze gdzieś po... Tak. No. Ma ktoś jeszcze dwa TT? W płotki? W sensie, no to... No mam. To weź to. Bo koni wziąłeś plecak? Tak. Dobra. No to gaście światła i idziemy spać. No, dobranoc.
Dobranoc. Dobranoc. O! O! Nie! Ej, pierwszy deszcz w tym mieście. O, jak tu ciemno. Wow. Ej, creepy. Cześć, Atox. No, creepy widzowie, co nie? Zamknij się i stąd mi z tym światłem. Dobra, już. Dobra, więc widzowie, pamiętajcie, napisać plaster na budowie, a przypiję wam serduszko i... Słyszeliście to? No! Grzmi! Piorun gdzieś uderzył! Znowu! Mamo! Nie lubię burzy. A, ja się przebiorę w piżamkę. Da. Słuchaj, tak wygląda moja piżamka. Znalazłem jeszcze starą w samochodzie Kigurumi kota. Detox! Dobra, już nie zapalam światła. Zakładajcie piżamy. Nie mam, jutro kupuję. A ty? Koni? Ja go odkleiło, daj mu spokój. Masz piżamy? Nie, będę spał w ubraniu. A chłodno. Zgaście światło. Dobra, to dobranoc. Dobranoc. Zgaście te światła. Dobranoc. Nie mamy światła. Coś się tam świeci. Już nic. Zimno trochę. Trochę już przespałem. A mnie piorun obudził. Ale creepy. Boże, jak ciemno, środek nocy. Ale głośna jest ta burza, Boże. Ale się sram. Widzowie. Letuk śpi. Koni też śpi. Letuk śpi. Ale się sram. Moje auto moknie. Ogólnie widzowie, Limonka wróciła do rodziców, ponieważ bierze sobie tam parę ważnych rzeczy dla siebie jeszcze z domu, dlatego jej nie ma w dzisiejszym odcinku i w kolejnym raczej też nie będzie. Dobra. Mam nos. Nie, przestań. Cicho, koni śpi. Słyszysz, gościu, jak grzmi? Spać się nie da się. Ty nie powinieneś już tego plastra zdjąć? Nie wiem, jak się. Ej, czemu jest tak zimno? Nie wiem. Może dlatego, że kuźwa śpimy na samej posadzce i jeszcze okien nie ma nic. Ale jak wcześniej padało, to nie było tak zimno. To nie wiem. A minęła ledwo co 2 godziny. Jak nie godzina? Minęła 2 godziny, tak, tak. Minęła 2 godziny. Ty to zrób. Ale masz jędrny. Ty to zrób. Skacz! Na bombę! Na bombę! Dawaj! Kanapka! Zgaś to!
środek nocy. Zgaś to, Boże! Czemu nie śpisz? Nie śpisz. Ludzie obudzisz. No właśnie. My? Ja co tam, nic nie coś wiem. Widziałem? Teraz obudziłeś. Budzę się, aby... stoić się przede mną. Ech, dobra. Idę spać. Ja nic nie wiem. Hej! Petox? Pytanie, ty też to słyszałeś? No, tak. Tutaj, do garażu. Czemu światła się świecą? Może limonka wróciła. Ale, no, ale przecież nie ma kluczy do mojego auta. Nie chodzi mi o klucz. Nie, no nikogo nie widać, czekaj. Nie, no, nikogo nie ma. Ty, o co chodzi? Czy drzwi są otwarte? Koń śpi. Drzwi są otwarte. Nie, drzwi są otwarte. Ale drzwi od samochodu też. Tato. Co my zrobimy? Jak mamy zginąć, to pamiętaj. Byłeś moim pierwszym i ostatnim przyjacielem. Wzajemnie. Dobra, teraz musimy tego. Ty! Nie ma spania. Czekaj. Włamali się do nas, a ty śpisz. Wyłączyłem auto. Czekaj. Czemu tu nie ma płotu? Czemu? Płot? Tak. Czemu silnika nie wyłączyłeś? Ja wyłączyłem. Tylko światła. O. Nie, bo gaz dalej leci. Już się wyłącza. Nie słyszysz, że zwalnia? Inne pytanie. Mogę korzystać z mazu tym razem? Tak. Zgaś to! Jeśli ktoś tu jest. Nie zapalajcie światła. Zabarykadyduj to. Ja nie wiem jak wy, ja idę tu spać. Tu nie. Ale... tu. Garaż jest jeszcze bardziej widoczny, wiesz o tym? Wiem, dlatego idę tu. Dobranoc. Dobranoc. Chociaż do góry nogami byś się odwrócił. No dobrze. Co ty robisz? Oła. Ale że tak. Weź te giry. Nie mlę. To on nam wysadził samochód. Jak on to zrobił?